Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Śpialinuxa. koszulka Fedory, no bo wielka premiera miała miejsce parę dni temu. Fedora 41 wersja stabilna, Bedana, Kernel 6.11 m.in. do kompletu GNOME 47. Dzisiaj u mnie zobaczycie przede wszystkim to, jak to działa na żywym sprzęcie jak to się zachowuje. NVIDIA 1070 Secure Beauty Enabled Plus MACanko, bo to jest, słuchajcie, ekran dotykowy. To jest dotykowy ekran Elecro, który mam już dłuższy, dłuższy czas. Zobaczycie sobie jak to wszystko pracuje, potestujemy to trochę, będzie trochę gamingowo, także no trzeba, po prostu, bo Fedora też się do gamingu wykorzystuje, prawda? No, no to zapraszam gorąco na film. Tak jak mówiłem, samych newsów wam czytać nie będę ze stron, bo każdy może wejść na dowolny portal i wszędzie po prostu jest tego od groma. Nie tak się bawić myszką, która nie należy do tego kompa akurat, no dobra. Tak w ogóle mamy tutaj trzy monitory... znaczy... Dwa fizyczne monitory, jeden dotykowy, który zaraz będzie, drugi fizyczny i trzeci to jest Grabber, więc na trzech monitorach też chwili jadę. Yy, oki, oki, dobra. Pierwsze co, gnom na szybkości, sieć, proszę bardzo, tak nam się tutaj to prezentuje. Tak jak mówię, ja mam nie, mega problemy, jeżeli chodzi o tą kartę, moją gigabyte'a. 926.0, ona raz działa, raz nie działa, to jest koszmar, po prostu teraz nie działa akurat próbowałem już trzy razy, ale nie chcę zastartować Słuchajcie, ogólnie ta karta czasami jest to widzialna, działa nam Wi-Fi 5 GHz i AC, bo to jest karta AC i tak dalej, i tak dalej. Bluetooth też pracuje, no tego nie będę akurat wam ogarniał. Wszystkie moje karty dźwiękowe Łączyć z dźwiękiem HD przez HDMI jest podłączony. Secure boot jest włączony, ale zaraz do tego przejdziemy. Cała reszta wygląda można powiedzieć w ten sposób. No 47 już było nieraz, było przy również przy Ubuntu 24.10, który był na kanale. Pokazywałem Wam jak to działa, jak się prezentuje. Więc też nie chcę tutaj dużo czasu, że tak powiem, spędzać sobie, przełączać. Oczywiście można jak najbardziej. Ciekawe rzeczy, no akcenty. Akcenty teoretycznie one są nowe dla GNOME. Wiadomo, że tam w Ubuntciaku już były stosowane tak zwane rozszerzenia do tego. Jak mamy kalkulator na przykład, to zmieniają się tutaj te z między innymi kolory akcentujące w systemie, tak? Czyli raz, że te i w różnych tam panelach, taki różnych rzeczach, to nam się można powiedzieć zmienia, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Teraz tak, przejdźmy sobie tutaj do systemu, do gdzie jest bezpieczeństwo? Oj, strasznie to jest narąbane. Po to strasznie, w ogóle będę narzekał trochę. 46 chyba zaczęło, albo 45, chowanie tych menu w menu, to, to jest chore. Nie wiem, co to miało komu ułatwić, ale utrudniało życie zdecydowanie. Secure Boot, proszę bardzo, jest aktywny. Tutaj mam błędy jądra Linuxa. Dlaczego? Nie wiem, może jądro jest niepodpisane przez Fedora. Ale Secure Boot jest włączony, działający jak najbardziej. Jest OK. Teraz tak, jeżeli chodzi o naszą kochaną NVIDIĘ, również to pracuje. Oczywiście to jest tylko wyłącznie sesja Wayland, nie istnieje sesja X11. Deweloperzy z Fedory postanowili całkowicie usunąć sesję X11, więc jej tutaj nie ma. Po prostu 0 0. Jeżeli chodzi o pakiety te chyba są usunięte, ale to już nie wnikałem aż tak bardzo. Działa sobie Kuda, działa sobie tutaj normalnie OpenGL i ta cała reszta także bez większych problemów. Problem, znaczy bez większych problemów, to jest źle trochę powiedziane. Słuchajcie, jest, może się pojawić problem, nie wiem czy to pojawi się screen czy nie. Mianowicie jak zainstalujecie sobie te ster Nvidia zastrzeżone już to mi się akurat stało to wczoraj, że niby to działało, działało po pewnym restarcie, miałem czarny ekran za każdym razem jak chciałem kompa uruchomić. Zacząłem grzebać i przypomniałem sobie, w moich notatkach miałem zapisane że trzeba przejść po prostu do tak zwanego trybu nouveau, tak, czyli do tych sterowników otwartych Nvidia i wyłączyć jedną rzecz, chodzi o PowerD Service. Jak już załadujemy tą NVIDIA na NUVO, to wydajemy taką komendę sudo systemctl stop nvidia powerd service, można, można dać stop now. Ta usługa powoduje problemy przy starcie. Robi się czarny ekran, bo się nic nie ładuje i tak dalej, tak dalej. To samo dotyczy spinów Atomic. Jeżeli używacie Fedora Immutable Atomic i Nvidia wam się wywala, no to trzeba zrobić coś takiego i to podziała, przynajmniej u mnie podziałało. My sobie ofecza, A właśnie, zapomniał, zapomniałbym powiedzieć, nowy DNF tutaj jest teoretycznie. DNF 5, sudo DNF. Okej. Okay. No, repozytoria idą trochę szybciej. O, duż... zobaczycie, jak to wygląda w ogóle. Jeżeli chodzi o. No, kurde, nie wiem, ten terminal jest dziwny, bo myślałem, że mi zmniejszyć ciągi, a nie o. Jeszcze raz co dodane w update, bo, bo jakaś masakra tu wychodzi mała. Dobra, jedziemy. No, tak, jest, jest, jest. Okej. Okay. Tak działa DNF 5 w tej chwili. Jak działa dłużej, nie wiem, bo ja tego nie przepadam za fedorowymi rzeczami. W każdym razie, no, tak to wygląda. No, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o terminal, ja wiem, że można terminal sobie zmienić, tak, ale ten poprzedni chyba jakoś inaczej, lepiej to działało. Bo ten nie wiem, no, no niby zmniejsza okno, ale, ale nie wiem, jakoś, jakoś mi to teges bo muszę czasem ponarzekać, tak? Ja już tak mam. DNF ogólnie spoko, tak? Jeszcze raz DNF. Update sobie zobaczmy. Teoretycznie ma tam jakieś nowe funkcje. Dla bardziej zaawansowanych można tworzyć pakiety, które są jak to powtarzalne w kompilacji. Czyli jak ktoś tam w Fedorze coś skompiluje, to wy, wy będziecie kompilować. To będzie to u Was dokładnie tak samo. Ja nie wiem o co chodzi, nie jestem programistą, nie wnikam w temat. W każdym razie jakieś takie nowości są. Zobaczmy, czy jest NeoFetch, czy go tu nie instalowałem. Nie ma. To zainstalujmy go sobie. Mamy sobie Noofecha. Tak powinno się fastfecha używać. No i, no i chyba racja, bo nie ma już Noofecha w repozytoriach. Zgadzam się na instalację tego. No ładnie, zasuwa. Tylko jakieś błędy tu wychodzą. Pozic, Swayed, Ford, Exec. Ja nie wiem o co chodzi, ale chyba tego być tutaj nie powinno, że fork, exec, Redirect, Deprecated, User, RPM. Nie wiem, ja, ja się nie wnikam. Ja, ja tu tylko sprzątam i kafelki wykładam. Y o oh mój god. dobra. Fedora 41, Workstation, kernel, gdzie tutaj jest kernel 611.5, yy, ogarnięty, proszę, dwa monitory, bla bla bla. Ptyzis się nazywa, ptyx. Ptyxis się nazywa ten terminal. Wiem, że pty, ptyk Cisa już na pewno nie będę używał, bo go po prostu już nie lubię. Za dzień dobry. Yy, zużycie pamięci 2-2 GB. No trochę dużo. Ale może tu tak zwany ZRAM chodzi, tak? Czyli, czyli swap przerzucony do RAMu i kompresowany na żywca. Powiem to w ten sposób, nie? Yy, słuchajcie. Będę się rzucał, to nie będzie tak po kolei, że to, 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 tylko będzie po prostu rozwałka taka, że mało, tak jak u mnie na kanale przeważnie jest. Przynajmniej jakaś rozrywka się robi. Instalacja NVIDIA w Fedorze wygląda w ten sposób, iż odpalamy sobie sklep, tak, i tu mamy NVIDIA Graphics Driver, jak mu damy, instaluj, zainstalujemy, dajemy mu, mu chyba to się nazywa aktywuj albo uruchom i pojawia się tak zwana procedura MOC. Procedura MOC, już to kiedyś pokazywałem, teraz nie będę tego robił. W każdym razie dostajemy tak zwany kod, kod, który musimy włączyć, znaczy wpisać, jak zresztatujemy kompa, to tam się zapyta takie okienko, MOC się nam pojawi, no i trzeba będzie wpisać kod stąd, dlatego ten kod sobie zapiszcie, to jest ważne. Cała procedura jest dobrze tutaj opisana, tego nie jest dużo i dotyczy to tych włączenie Secure Boota, jeżeli chcecie mieć ogarniętego. Ogólnie temat, bym powiedział, działa, tak? No bo widać, że to w końcu działa. W becie chyba też większych problemów tutaj nie było. Jak widzicie, parę gier mam tutaj zainstalowanych, zaraz sobie do nich przejdziemy, spokojnie. Odpaliłem pogodę, pogoda nam tutaj działa. Zachowanie systemu jest spoko, Muter się nie wiesza, gnom się nie wiesza, jest to responsywne. Jeżeli chodzi o kuda, nasze piękne kuda, odpalmy sobie blendera i... I też nie musiałem tu nic dodatkowo doinstalowywać z różnych dziwnych rzeczy. U mnie akurat była włączona, bo też akceleracja CUDA, proszę bardzo, są wykryte, i Ryzen, i NVIDIA. Nie trzeba było nic dodatkowo doinstalować różnych pakietów CUDA i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeżeli chodzi na przykład o OBS-a, czyli dla niektórych ważna rzecz typu NV Encoder, destreamowana czy nagrywania, i tak dalej, i tak dalej. Pipewire działa, proszę o udostępnienie monitora. Tak dokładnie może być udostępnione, proszę bardzo. Także tutaj pracuję, bo nagrywałem sobie, bawiłem się tym, spoko. Mam starszą Nvidia, więc używam H264. Hepca tutaj nie ma, bo to jest 10.70. Jakiś nowy kodek OpenH264. Co to jest? Nie wiem, nie próbuję. Ja tam mam sprawdzone rzeczy, które mi po prostu y, działają dźwięk. Wszystko jest tutaj ładnie nam nagrywane, ogarniane i ten. Y, słuchajcie, jeżeli chodzi o nowości w Notudi już też o tym wspominałem, ale można tak na szybko bardzo. Y, no on się robi taki malutki, to jest jedna ze zmian, drugie to jest przeniesienie... Przy kopiowaniu menu na dół, i tak dalej, i tak dalej, nie? jeżeli chodzi o sieć, również nie wiem, czy mi właśnie wstał mój nas, czy jeszcze nie wstał mój nas. Teoretycznie on tutaj powinien się pokazać, ale czemu go nie ma, to ja nie wiem. Muszę go obudzić. Moment: Okej, okay, nas wstał, bo zaspał, miał wstać o 11 i nie wstał. Przed tym mi się pokazywało, a teraz mi się nagle nie pokazuje. No to jedziemy. SMB, dwukropek. O, jest. Na, widzicie, mówiłem, że jest. Zasłał z po zbytocznie poimprezował wczoraj z dwoma dyskami, tak. Mule działa, tak. No, kurczę, baza kluczy się blokuje. To, to jest test, no, ale to, to już standard. Okej, okay, jestem tutaj tak. na Mule, tak. Mamy standardowy problem, czyli mamy NVIDIA i do widzenia. To jest norma w tym Gnomie ostatnio. No, po prostu, no, stery NVIDIA nie działają dokładnie z Gnom czy z Muterem. I nie można aktualizować obsługi OpenGL tutaj do filmów. Nie działa. No trzeba odpalać jakoś, nie wiem, MPV w ALC, zainstalować sobie dodatkowo. Natomiast ten, ten od trzech wydań jest to nienaprawione bajka, po prostu no nie, bo nie, kiedyś to działało, teraz już nie działa. Może jest problem w Nvidia w sterownikach głębszy, nie wiem, nie wnikam. Wejdźmy sobie jeszcze teraz tak. Wejdźmy sobie tutaj na naszego akwarium, odpalamy sobie akwarium, rybki, dawać mi rybki, rybki działają na 60 fps Full screen też można tegest, więc tutaj WebGL nam działa. Dobra, co z takich fajnych następnych rzeczy, które tutaj miałem powiedzieć i pewnie zapomniałem. Superposition benchmark, nie będę wam tego odpalał, ale wynik jest 11500, 11 no tam któryś pulpit miał 11600, chyba Ubuntu dostało, tu jest deczko mniej, no ale to to nie jest naprawdę jakaś wielka e, wielka masakrystyczna różnica. Proszę bardzo Nvidia, OpenGL, oczywiście w tym benchmarku nie pokazuje ilości wiramu, ale to jest standard, więc tu się nie ma czym e, przyjmować. E, właśnie z programów, które jeszcze tutaj testowałem to jest boxes Boxes, czyli maszynki wirtualne, odpaliłem tutaj Debiana pięknego, Zaraz on się tutaj ładnie mi odpali. Można odpalić Debiana w Debianie, w Debianie, nie ma problemu. Ja takie zrobiłem. Maszynki wiertelkę mówię, no, boxes mi tutaj pracuje. Chodzi to całkiem fajnie, naprawdę. Tak jakbym w Debianie pracował? Może Deczko tam wolniej, coś tam teges, ale, ale ogólnie się pracuje na tym, nawet nie tak wolniej, poparcie się na to. No, pracuje to normalnie, tak? Pracuje nam to tutaj już. Ten mamy ten to już mamy mniej więcej ogarnięte. Programy, no to samo, kurde, tak, w nowych, niby wersjach. Tutaj wiadomo, jak ktoś oglądał Ubuntu, to wie, jak ktoś nie oglądał, to nie wie. Pojawia się nowa zakładka dysk, która nam w czasie rzeczywistym pokazuje aktywność naszego dysku. Reszta cała jest dokładnie taka sama chyba, tak? No trochę się zmieniły teoretycznie tam komunikaty ekranowe, czy jakieś okienka i tak dalej, i tak dalej. Co się pojawia czasami, często to jest takie okienko, że program dany nie odpowiada. I to się pojawia po trzech sekundach, albo czterech zajętości programu. To jest bardzo denerwujące, powiem to tak. No ale tak Gnom to wprowadził, i, i, no i to już po prostu jest. Bubun to jest to samo, więc to to ten. Może to można jakoś ustawić, przestawić. Nie wiem, nie próbowałem, nie wnikam. Ja takich rzeczy tutaj y, nie ogarniam. Jeżeli chodzi o giercowanie, bo teraz myślę, taki zrobimy te gest giercowania. A po paru minutach giercowania przejdziemy sobie do macania będziemy macać. Słuchajcie, mam tutaj cztery gierki, te, tak, które sobie odpalimy. Ghostwire Tokyo na pierwszy strzał. No już jestem, musiałem dźwięk sobie, tegę zmienić, wyjście, wejście. Można zmieniać ekrany, spoko, działa nam problem. Znaczy działa bez problemu, powiem tak. To, co niestety się zdarzyło, to mi się save upieprzyło. Znaczy nie same, tylko ja zepsułem sejby w chmurze i musiałem zacząć prawie od nowa, tak, więc tamte sejwy, które miałem dość daleko w gierce, to niestety się poszły w jest tak. Ja się będę patrzył to standardowo na drugi ekran, bo EBS. OBS zawsze mi laga robi, tak. Mimo, że właśnie OBS nie jest uruchomione na komputerze testowym, jest opuszczone przez Graber wideo, który ściąga obraz, więc to co wy widzicie, to po prostu ja też to widzę, tutaj nie ma żadnego spowolnienia, nie. Działa, to jest taka jak mówiłem, Nvidia Wayland. 560, a można sobie tutaj ogarnąć. Kurde, tyle misji miałem zrobionych i się poszły. No, Teraz muszę to do świątyni wchodzić i w ogóle się z tym rypać. O tak, tak, tak. No, polecam grać po, z japońskim dubbingiem, za bardzo fajny jest. O, a następne odpalmy sobie wieśka, trujeczkę. Oczywiście to jest ta nowa wersja z Goga, co widać. Heroik działająca od, oczywiście z Platpaka wersja 2.15.2 która nie ma większych problemów Widzimy się tutaj TGS. Odpaliłem Wiedźmina, tylko straszny staterim, bo nie wiem dlaczego. Przedtem mi to tak zapierdzielało. A teraz niestety chodzi to tragicznie. Przedtem miałem 60 FPS-ów. No coś, coś się zepsuło chyba. Jestem, mam 40 FPS-ów, jest masakra, wiecie co się dzieje? Wyłączę ekran dotykowy. To, że miałem ekran dotykowy podpięty 75. Zobaczę sobie na ustawienia jeszcze. Y, Fausing się rozleciał chyba. Dobra, mam, słuchajcie, o, jeszcze jedna rzecz, monitor był podłączony, ale ja tu mam takie urządzenie, które nazywa się emulatorem Edid. Słuchajcie, to jest coś takiego. Ten sprzęt emuluje monitor i on był dalej wpięty, więc mimo tego, że monitor włączyłem, to monitor był dalej. Popatrzcie się teraz. Teraz jest potęga. Teraz to chodzi normalnie i mogę się założyć. Odpalimy za chwilę jeszcze raz wiedź Wiedźmina. Że będzie szedł normalnie 60. Teraz jest wszystko ok. Widocznie, może tam się odświeżanie pogryzło albo coś. Dobra, odpalę jeszcze Wiedźmina na szybko. Dobra, kończy nam się Wiedźmin ładować. Już powinien być i popatrzcie się na to. Mówiłem. Takie same ustawienia Uber plus praktycznie wszystko. Jest pełne 60 FPS-ów. Czy podłączenie tamtego monitora dodatkowego robi bur bałagan? Wszystko gra i to bardzo ładnie gra, co widać zresztą bez problemu, tak? No i fajnie, jest, jest, teraz jest ok, tak? Dlaczego taki bałagan jest nie wiem? Może tam się coś pogryzło, może ten monitor ma inne odświeżanie albo coś. W każdym razie teraz jest wszystko ok. Dobra, teraz sobie odpuszczę. Kingdoma już widzieliście, to może już sobie wszystko odpuszczę z tych gierek. Bośmy sprawdzili w sumie prawie wszystko. Jeszcze doszedłem do tego, że jest mały bałagan z tym. Czy to jeszcze do mocanka? To zobaczmy sobie tak. Dajmy sobie na połączone. Ok, ok, on mi się tutaj pokazuje na malutkim teraz. No i zobaczmy sobie tak. LM27, Full HD 60 Hz, wszystko jest ok. Drugi monitor, to samo teoretycznie też jest OK. Żebyście wszystko widzieli ładnie, no to muszę mieć na, na tym, ale nie 3800, bo to jest właśnie emulator Edit. Że on taką rodziczość pozwala, tylko Full HD. Dokładnie tak, zachowaj zmiany. Ktoś mówił o skalowaniu, że, że są problemy. No to jedziemy skalowanie 125%. Zachowaj i no i działa wszystko. Połączone dajmy sobie tak. To tak dodatkowo jest taki malutki teścik. Ja sobie zaraz Wam tutaj przełączę na ten, na normalny obraz. No i szczerze mówiąc, patrzę tutaj na te monitory, i wszystko jest ok. Ekran jest dobrze zeskalowany. I na tym malutkim, bo to jest 11:6 cala. I na tym głównym teraz. Dobra, musiałem wyłączyć górne światło. Zaleta gato, że mogę przeciągnąć go kurde przez pół stołu. Zamiast zooma cyfrowego robić, który jest beznadziejny. Jedziemy. Działa, to działa. Odpalmy sobie tak. Dobra, dajmy sobie tutaj, odpalmy Firefoxa. Bo wiem, że czasami są problemy z Firefoxem i całą resztą programów. Teoretycznie ja sobie zdaję sprawę i wszystkim zresztą mówię, że cynam najle ma najlepiej ogarnięty dotyk ze wszystkich pulpitów Linuxowych. Gnom, no niby dotykowy, no ale te, te ich gesty są beznadziejne. No, teoretycznie mamy teraz trzy palce i możemy przewijać sobie tak. Czyli to nam temat działa, trzema palcami zwiększamy, tak i dobra, kurde mikrofon mi przeszkadzał, yy, dajmy sobie tutaj do boku, tak, dajmy go sobie tutaj do tego, poprawili, bo pamiętam, że przedtem były mega problemy na Waylandzie, działa, jest w porządku, odpalmy sobie jakiś program inny, odpalmy sobie OBSa, odpalmy sobie do tego parę, parę programów naraz, tak. Dalej działa. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze w miarę tutaj widać, tak? Wszystko pracuje. Poprawili to lip input w końcu, bo to był drama. W końcu tak? to naprawili, tylko no te gesty są nie do wyregulowania, tak? No, istnieją teoretycznie cztery gesty. No nie no, Cynamon to, to jest inna bajka, powiem to tak. No niby gnom dotykowy, a a nawet tego skonfigurować nie idzie. Ja wiem, że można sobie to przenieść tutaj i to pracuje, tak? Że mogę sobie wziąć, nie wiem, Firefoxa, stąd. Nie, może nie tak, tylko tak. Dajmy sobie go tutaj, tak. Dajmy go sobie tutaj dalej. Jest elegancko. I tak się można sobie tutaj tak pracować. Jak zawsze tak? to powinno nam po prostu pracować. Wszystko? Słuchajcie, tak wygląda Fedora 41 po testach, z macaniem, które tutaj stoi. To co się działo, to widzieliście. Ja większych bugów nie zauważyłem, ale to tak jak mówię, może dwa dni testu wszystkiego, tak? Bodajże nie no dobra, czter, tylko 40 godzin testów, coś takiego, tak, do ogarnięcia. Ogólnie środowisko samo się nie zawiesza, tak jak Fedora kiedyś lubiła się powiesić na samym gnom, tak w wersjach powiedzmy 34-35, tak teraz 41, 40 i 39 moim zdaniem są całkiem, całkiem dobre, tak? 41 zapowiada się bardzo przyjemnie. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam do potestowania, pobawienia się tego. To wszystko takie, taki żywy test z macaniem na kanale Świat Linuxa. Zapraszam na kolejne filmy. Bardzo dziękuję za każde wsparcie, które mi oferujecie, czy finansowe poprzez Tipli, PayPala, yy, subskrypcję YouTube tą płatną, tak? Czy same lajki, jak ktoś nie może, czy cokolwiek oglądanie, bo to naprawdę dużo daje. I jestem bardzo, bardzo wdzięczny wszystkim za pomoc. A jeszcze wspomnę teraz tak pod sam koniec, że za kilka dni pojawi się yy, omówienie albo test, można powiedzieć nawet yy, monitora Titan Army. P210S, czyli 240 Hz 27 cali Picture in Picture do kompletu naprawdę fajne tani, tani no tani monitor, powiem to tak gorąco zapraszam na filmy